wieczór, a może dzień dobry? Za chwilkę zobaczycie tutaj fragment pewnej historii, która ponoć wydarzyła się naprawdę, a sięga bardzo dawnych, odległych czasów. Ta historia opowiada o pewnej dziewczynce, która miała na imię Wasylisa. Wasylisa miała pewne perypetie rodzinne, nie miała łatwego życia. A jednak zdecydowała się, że podejmie ryzyko, przygodę po to, żeby dowiedzieć się, kim naprawdę jest. Kim naprawdę chciałaby się stać. Ta historia stawia pytanie dla każdego z nas. Kim chcemy być? Czy musimy być tymi, którymi jesteśmy? Czy możemy być zupełnie kimś innym? Kimś, kimś dobrym, kimś innym, kimś wymarzonym. Mądra Wasylisa to jest kanwa baśni, na której oparliśmy naszą historię. Dzisiaj zobaczycie jedną z części tej historii, właściwie sam początek. A w następnych odcinkach naszej telenoweli teatralnej zobaczycie resztę. Zapraszam Was i życzę miłego odbioru. Do zobaczenia wkrótce. Thank you.
Wasyliso! 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 Tak, tatusiu? Daj mi, proszę, odrobinę mojej ulubionej pasztetówki. Tato, nie masz jeść pasztetówki, bo jest po niej żygał. Błagam, odrobinę. Dobrze. Dziękuję. Wasyliso, moja kochana, pamiętasz jeszcze swoją matkę? Nie. To ci o niej trochę opowiem. Była taka jak ty. Bardzo mądra, pracowita, fajna. Nie ma już takich kobiet na tym świecie. Pamiętaj, nigdy się nie zmieniaj. Dla ciebie. Proszę, zajrzyj pod poduszkę. Co to jest? To jest laleczka. Ale ja się nie bawię lalkami. Wasyliso, moja kochana córeczko, to nie jest zwykła laleczka. Musisz ją głaskać, tulić, troszczyć się o nią. A ona zawsze ci pomoże w najtrudniejszych, mrocznych chwilach twojego życia. A życie potrafi być podłe. Nawet fajne. Posuńcie się, ja też jestem głodna. Nie trzyjcie się tak, bo obudzicie matkę. Co tu się dzieje? Spać nie mogę. A nie mówiłam, co tu robi ten przeklęty kot? Jesteśmy głodne. Mamo, wszystko mnie boli. Nie teraz. No to ja na to poradzę. Ktoś musi iść do sklepu. Tylko kto? No nie, zimno na dworze. Na pewno nie ja. Ja też. Ja też nie. A może Wasylisa? A gdzie ona w ogóle jest? Nie wiem, zawołajmy ją. Wasylisa! Chodź. Pójdziesz do sklepu i kupisz to, co będą chciały moje córeczki. Co chcecie córeczki? Mleko, płatki. A w szczególności słodycze. Słyszałaś? Idź, idź. Na co czekasz? A pieniądze? Jakie pieniądze? Weź ze swojej skarbonki. Nie mam. No to weź na zeszyt. Już, idź. Mamo, głodna jestem. Ja też.
mówię. No okej. Okay. Okay. Fryderyk! Fryderyk! Jezus. Polecisz po pizzę. Margaritę dwie i dwa sosy. Sos i ketchup. Słyszałeś? Trzymaj. Tylko się nie udła w tym. Mamo, ile jeszcze? Nie wiem, gdzie on w ogóle jest? Jejku. Pewnie zaraz przyjdzie. Przyleci. O, dziękujemy. Dajcie mamusi oliweczkę. Ej, ale ja też chcę. Dajcie mamusi oliweczkę. Gdzie jest ta Wasylisa? Wasylisa jest? No nareszcie. Weź to, postronę pizzę i dajcie zakupy. Płatki, mleko, chleb. Nie ma słodyczy! Mamo! Wasylisa, gdzie są słodycze? Nie było. Jak to nie było? Masz wątki jak pięciolatek. Idź już do pokoju. No już. Faktycznie nie ma. A, właśnie, nie mam wam powiedzieć. Kupiłam ci nową bluzeczkę. Tobie sukieneczkę, tobie spodenki, tobie spodnie, a tobie bluzę. A teraz muszę się z wami pożegnać, ponieważ idę na męki. Dobrze. Tylko nie róbcie imprezy, nie szalejcie. Pa, pa! Dobrze. Thank you.